wczesnych buildach, bo to są CTP. I to dość wczesne, więc pewne rzeczy się obecnie jeszcze nawet nie mapują wszystkie konstrukcje językowe na SQL. No i też są czasami mogą być różne niespodzianki, na przykład, ponieważ są generowane pod spodem nie z jakiejś tabelki pomocnicze, więc czasami mogą kolidować na przykład z naszymi, z naszymi nazwami na przykład. Tak, jeżeli chodzi o SDK w Oslo, które możemy sobie wszyscy ściągnąć z internetu, zawiera kilka interesujących rzeczy, mianowicie repozytorium, narzędzie do właśnie pisania w języku M, IntelliPad oraz narzędzia command line'owe, które wszystko zaczynają się na literę M. Również taski dla MS Builda, szablon dla Visual Studio, dla właśnie języka M, wtyczka dla Excela, ciekawe myślę przykłady i dość bardzo obszerną dokumentację. To jest myślę jeden z kluczowych slajdów, pokazuje nam jak mamy łączyć sobie te narzędzia command line'owe w Oslo. Więc mianowicie mamy model albo pusty, albo z danymi w języku M. My go sobie kompilujemy za pomocą kompilatora, następnie otrzymujemy z tego obraz MX. My go sobie za pomocą narzędzia MX możemy wrzucić do bazy SQL. Ewentualnie możemy za pośrednictwem narzędzia MX z powrotem go sobie wyciągnąć te dane z SQL-a do obrazu. A nieco ponad miesiąc temu pojawił się przykład na Oslo Developer Center, który o nazwie Extract M, który pozwala właśnie nam de facto wyciągnąć z obrazu opis z powrotem w języku M. Jeżeli chodzi o repozytorium, to jest to, tak jak już mówiłem, oparte na języku SQL, czyli to jest normalny SQL. My się możemy do niego dostać w taki sposób, w jaki tylko znamy. Zapraszamy się na wszystkie technologie. Microsoft nie planuje tu robienia jakiegoś specjalnego API, które miałby jakoś zawężać możliwość dostawania się do tego. Także mamy tutaj pełną otwartość. No i może właśnie przyszła pora na pierwsze demo jakieś praktyczne. Myślę, że sobie zamodelujemy formatkę. Formatka składa się z pól i właśnie zrobimy to za pomocą języka M i narzędzia IntelliPad. Tak. Tak, więc ze względów czasowych niestety nie możemy tego robić na żywo, bo to czasami niektóre rzeczy się jeszcze dość wolno odpalają, bo to jest wczesne wydanie. Nie mam tu zbyt mocnej maszyny. Więc to jest narzędzie IntelliPad. Jak widzimy, mamy wiersz poleceń w Pythonie. Na chwilkę sobie tutaj zatrzymamy ten filmik. I to narzędzie, a jeszcze jeśli chodzi o Pythona, no to pozwala nam bardzo fajnie rozszerzać to narzędzie. Ale może nie o tym dzisiaj będzie mowa. Więc mamy model. Modelem, tutaj widzimy kilka entity zdefiniowanych w naszym modelu, na przykład typ item, który zawiera pole ID i to pole ID de facto jest właśnie pełni rolę identity, czyli tak jak w entitiesach bazodanowych. I to jest myślę bardzo ważne, ponieważ jeżeli tego nie zdefiniujemy, to wtedy nam taka konstrukcja nam się nie zmapuje właśnie na SQL-a oraz będą problemy z referencją do obiektu takiego typu. Również jest takie pole foldy. Myślę, że sobie o nim dzisiaj powiemy na koniec naszej prezentacji. No i ten typ tutaj sobie eksportujemy z tego modułu. A tutaj, natomiast tu jest nasz moduł właściwy. Importujemy sobie ten typ i mamy również kilka tutaj entity. Typ described, następnie właśnie typ field, który nam rozszerza pole item, przepraszam, typ item oraz typ described. Zawiera opcjonalne pole label. Jest typu, który może mi przyjmować tylko jedną z tych kilku wartości. Zawiera opcjonalnie predefiniowany zbiór wartości w przypadku np. combo boxów. Wreszcie mamy formularz. Formularz to jest nic innego jak kolekcja pól. Tutaj mamy tak zwane właśnie te extendy, o których dzisiaj już mówiłem, czyli pojemniki na dane. Tutaj mamy pojemnik na formularze. Jest to kolekcja formularzy, których pola zawierają się de facto w pojemniku na pola. Extend Field jest to nic innego jak kolekcja pól. Tutaj na samym dole widzimy właśnie wartość wyliczaną tylko tyle, że na poziomie modułu. I ona nam nic innego nie robi, jak właśnie zwraca z kolekcji formularzy ten formularz, którego nazwa jest zgodna z tą wartością przekazaną w parametrze. Idźmy dalej. Tak. Tutaj sobie zobaczymy możliwości mapowania języka M na SQL-a. A przepraszam, jeszcze w tym momencie zobaczymy bardzo fajną rzecz, skalowanie interfejsu, ponieważ wszystko jest napisane w WPF-ie, więc cały IntelliPad pozwala nam łatwo skalować interfejs. Czasami się to przydaje, jeżeli coś się nam nie mieści.
Teraz sobie, a jeszcze oczywiście możemy sobie to zapisać do pliku z rozszerzeniem M. Tak, no i teraz sobie właśnie zobaczymy, jakiego możemy sequela z tego otrzymać. Tu mamy dwie postacie. To jest postać bardziej bogata, czyli taka zgodna z wzorcami, jakie przewiduje Microsoft dla swojego repozytorium. Czyli oprócz tabelek mamy widoki oraz triggery. Także nie mamy bezpośredniego dostępu do tabelek, tylko za pośrednictwem widoków. No oczywiście pojawiają się nam też jakieś funkcje, na przykład z tych wartości wyliczanych. Także oczywiście nie jesteśmy tu w stanie, nie mamy czasu, żeby to dokładnie omawiać, tylko sygnalizuje problem. Drugą postacią, jak za chwilkę sobie zobaczymy, jest postać generyczna, czyli taki prosty SQL, który możemy umieścić w dowolnej bazie danych. Wtedy to nie musi być repozytorium. Czyli są to, jak widzimy, takie dość proste tabelki, które się automatycznie generują z naszego języka M. No oczywiście też czasami jakieś tu funkcje jeszcze wpadają. Możemy również otrzymać drzewo semantyczne z tego języka M. O proszę, to jest w sumie ZAML. Ponieważ ZAML w .NET 4 dalej będzie traktowany w sumie jako pewien rodzaj serializacji danych, to jest normalnie w ZAML opisane to, co jest w tym języku M. Tak, teraz sobie skompilujemy nasz model za pośrednictwem właśnie tego kompilatora M. Tak, czyli tutaj właśnie mamy nasz plik, mówimy, że ma być SQL typu repozytorium, na wyjściu ma być obraz oraz skrypt w SQL-u. Oczywiście mógł być sam obraz lub sam skrypt. Tak, więc to nam się obecnie załóżmy przekompilowało. Otrzymaliśmy na wyjściu pliki. Tak, teraz te pliki możemy, te dane z tych plików możemy sobie wrzucić do repozytorium. Więc używamy narzędzia MX tym razem. Oczywiście ten przykład mogę udostępnić po konferencji razem z prezentacją, także możecie sobie zobaczyć, co mam dokładnie w tych plikach BAT. Ale to w sumie wszystko się wyświetla. Tak, więc tutaj mówimy do jakiego serwera, że obraz i że baza o nazwie repozytory. Teraz zobaczmy, co nam się pojawiło właśnie w SQL-u z tego pustego modelu. Więc otwieramy sobie tabelki i nam pojawiły się nowe tutaj tabelki, które nazwy rozpoczynają się tak, nazwa mojego modułu. Następnie zobaczymy za chwilkę widok.